Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Znajdujemy się w Monash University w Melbourne, na którym odbywa się Australasian Piano Pedagogy Conference. Popróbuję to przetłumaczyć na język polski. Konferencja pedagogiki fortepianowej. A ja mam niezmierną przyjemność porozmawiać z dwójką znakomitych pianistów, pedagogów, którzy wybrali się do Australii na tę konferencję. Proszę bardzo, panowie, przedstawcie się. Grzegorz Mania. I Piotr Różański. Dodajmy, że znakomici pianiści to również członkowie zespołu Zaremski Piano Duo. O duecie porozmawiamy za chwilę, jak również o konferencji. Natomiast w najbliższą niedzielę w Sanktuarium Maryjnym w Essendon odbędzie się unikalny koncert, w którym panowie wystąpicie. Proszę powiedzcie, co przygotowaliście dla Polonii Australijskiej? Będziemy grali rzeczy fortepianowe, choć napisane dla dwóch pianistów przy jednym fortepianie, więc będziemy dzielić klawiaturę, grać na cztery ręce. To jest formacja bardzo popularna przede wszystkim w XIX wieku z taką muzyką salonową. I my będziemy grali polskich kompozytorów, ale właśnie w takim trybie, więc mnóstwo muzyki napisanej na cztery ręce. To muzyka po prostu bardzo przyjemna, muzyka wykorzystująca folklor, muzyka wykorzystująca akurat popularne tańce salonowe wówczas, więc my zagramy państwu no i trochę melodii ludowych, tam będzie Paderewski, który wykorzystał choćby w murowanej piwnicy, ale zagramy też na przykład walce, polonezy. Wszystko to miało sprawiać przyjemność w XIX wieku i myślę, że do dzisiaj sprawia przyjemność. Warto też wspomnieć, że w tym roku obchodzimy rocznicę urodzin dwóch bardzo ważnych polskich kompozytorów, czyli zarówno Juliusza Zaremskiego, jak i Maurycego Moszkowskiego, których dzieła będziemy również wykonywać w niedzielę. I jeszcze jedną rzecz dodam. Zagramy pięć walców Ignaca Friedmana, słynnego polskiego pianisty, który no, podczas wojny i później po wojnie zamieszkał w Australii i tu, no tu niestety zmarł, ale generalnie ten wątek australijski był w jego życiu istotny, więc tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli jego walce, urocze walce zagrać. Duet wasz to jest granie na jednym instrumencie na cztery ręce. Tak, to znaczy zdarza się, że duet fortepianowy polega też na graniu na dwóch fortepianach. To jest ze względów logistycznych trudniejsze, bo trzeba mieć dwa instrumenty, więc my bardzo często gramy na cztery ręce, choć muszę państwu dowcipnie powiedzieć, że czasem zdarza nam się zaprosić koleżanki i zagrać na sześć rąk przy jednym fortepianie, a i bywały rzeczy na osiem rąk, więc było dużo dotykania. To możliwe? No, jak najbardziej. Nasza historia na to wskazuje. Myślę, że dwa tygodnie temu mniej więcej wykonywaliśmy nowy utwór naszej koleżanki Marty Młody Will z Krakowa, kompozytorki, która właśnie napisała dzieło na czterech pianistów przy jednym fortepianie, czyli na osiem rąk. Czy jest to popularna obecnie muzyka w Polsce? Fortepian na cztery ręce? Nie tak często. To znaczy ta formacja była być może bardziej popularna w czasach muzykowania domowego, ale do dzisiaj piszą. Rzeczywiście współcześni kompozytorzy i kompozytorki piszą także dla nas utwory, nam się zdarza to wykonywać. Niektóre utwory są absolutnie fantastyczne. To znaczy to jest przez to, że ta formacja ma taką historię, taką bardzo otwartą dla publiczności. Wszystkie te utwory właśnie są wolne od jakiejś takiej trudności muzyki współczesnej. Wręcz przeciwnie, są bardzo przystępne, są bardzo motoryczne, energiczne, więc to jest świetna muzyka i taką też nam się zdarza grać, natomiast tu będziemy grali rzeczy troszkę bardziej melodyjne i bardziej przystępne. Jak trudno jest grać na cztery ręce? No, dosyć trudno, muszę powiedzieć. My gramy ze sobą w zasadzie od około 11 lat, także mamy już doświadczenie i też po prostu czujemy się wzajemnie komfortowo w swojej obecności przy jednej klawiaturze, co jest dużym wyzwaniem, szczególnie dla początkujących duetów, bo jednak po prostu no, jest pewnego rodzaju zblokowanie fizyczne, prawda? Ale myślę, że to można przeskoczyć i można się poczuć komfortowo, tylko to wymaga pracy, wspólnej pracy. Słyszałem, że są pisane utwory na prawą lub lewą rękę. To akurat specjalność Piotra, bo to Piotr specjalizuje się właśnie w takim wykonawstwie, więc lepiej do niego. Tak, ja nawet jutro będę tutaj na konferencji taki właśnie wykład, zaproponowałem taki temat wykładu, muzyka na lewą rękę. Ja oczywiście dużo tej muzyki gram. Będę prawykonywał trzy utwory polskich współczesnych kompozytorów podczas jutrzejszego wykładu, także ja oczywiście siedzę w temacie. Porozmawiajmy o Zaremski Piano Duo. Jak powstał? Kto wpadł na pomysł?
My ten duet czasem nazywamy duetem z przypadku. On powstał zupełnie przez przypadek. Znaczy, on powstał przez to... My się znaliśmy z Krakowa z czasów studiów, przyjaźniliśmy się, ale też nigdy nie planowaliśmy zagrać w duecie. To powstało bardziej z ciekawości na zasadzie a spróbujmy zagrać. Może dla mnie duet był trochę bardziej naturalny, bo grałem rzeczywiście z innymi osobami wcześniej. Piotr chyba chciał spróbować, zdaje się. Tak, bo ja na studiach nigdy nie grałem w duecie fortepianowym, no i taka ciekawość mnie zżerała, jak to jest, ale w zasadzie spodobało mi się to od samego początku. Myśmy rzeczywiście się ukierunkowali na granie na cztery ręce i tego się trzymamy z różnych przyczyn, natomiast no już działamy ponad 10 lat. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo dlatego mówię, że to jest duet z przypadku, że no, ci, którzy będą nas mogli posłuchać w niedzielę, będą mogli też i zobaczyć, i posłuchać, że my jesteśmy kompletnie dwoma różnymi osobowościami. My też wyglądamy nawet inaczej. W sensie ja jestem duży i gruby, Piotr jest jednak mniejszy i chudszy. To trochę czasem nawet wygląda kabaretowo. Rzeczywiście, nawet się inaczej ubieramy. To zupełnie inne podejście do wszystkiego, ale to jest piękno duetu fortepianowego i tego typu relacji generalnie muzycznych, że w pewnym momencie na tym zasadzie zgadza się każda grupa muzyczna, obojętnie czy w muzyce popularnej, czy w klasycznej, to nie ma znaczenia, że mamy różne osobowości i te osobowości w pewnym sensie właśnie im bardziej są różne, jeśli tylko potrafią się dogadać, to mogą stworzyć coś naprawdę bardzo specyficznego, kolorowego. Dla nas to też było zaskoczeniem. To raczej myśleliśmy o tym, że to będzie tak na zasadzie, no spróbujemy i ten eksperyment nie potrwa długo. Trwa już 11 lat i udało nam się nadal nie pozabijać. Podróżujecie panowie po całym świecie, występujecie w renomowanych salach w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Londynie. Jak odbierają was ludzie? Czy jest ta konwencja stricte koncertu muzyki klasycznej, czy jednak istnieje jakaś interakcja w trakcie koncertu? Ja chciałem powiedzieć, że my w zasadzie większość naszych koncertów planujemy w ten sposób, że opowiadamy o utworach, które gramy i w zasadzie łączymy słowo z muzyką, co jest zazwyczaj bardzo dobrze przyjmowane, szczególnie w sytuacji, kiedy publiczność spotyka się z utworami nieznanymi, kiedy gramy też muzykę współczesną, bo taką muzykę też często gramy, na przykład mamy cały recital z twórczością współczesnych polskich kompozytorek na cztery ręce, no i teraz to słowo też pomaga zrozumieć styl każdej z tych artystów. Więc ja jestem fanem tego typu koncertów, mówiąc szczerze. Tak, to znaczy my się często spotykamy najpierw z pewnego rodzaju takim traktowaniem nas jak jakaś egzotyka. Bardzo wiele osób pyta nas, czy dużo jest twórczości na cztery ręce, że to powstawało. My wówczas zaczynamy od tłumaczenia, że tak, to kiedyś było bardzo popularne. Tej muzyki na cztery ręce jest mnóstwo. Wiele, jeśli ktoś kojarzy tylko takie klasyczne hity, wiele z nich, typu Tańce Węgierskie Brahmsa, powstawały na cztery ręce przede wszystkim. I wiele osób zna to, nie wiem, z bajek Disneya, później w wersji orkiestrowej, to wszystko było na cztery ręce, to wszystko da się grać na cztery ręce, bo to było bardzo popularne rzeczywiście, więc nie wymyśliliśmy niczego nowego, więc zaczynamy często od tego, a później już robimy trochę kabaret, to znaczy uwielbiamy pogadać o utworach, wytłumaczyć ich kontekst, dlaczego powstały, opowiedzieć historię, która za tym jest, w miarę w przystępny sposób opowiedzieć ich konstrukcję, tak żeby łatwiej było podążać za nimi. Czasem się poprzedrzeźniamy, bo właśnie dlatego, że mamy różne charaktery, to zdaje się, że się podoba, więc staramy się trochę zdjąć takie odium tego, że muzyka klasyczna jest, wymaga, prawda, siedzenia na baczność i słuchania i przyjmowania świętości. Znaczy chcemy, żeby to była fajna, ale nadal rozrywka, żeby osoby, które przychodzą do nas, czuły się trochę jak na koncercie muzyki popularnej i po prostu dobrze się bawiły. I dlatego staramy się to przybliżyć, także dlatego czasem właśnie zachowujemy się niepoważnie, po to, żeby pokazać, że to ma być jakby to, co żyje. No, muzyka musi żyć trochę. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji na temat waszej działalności, waszych koncertów i tak dalej, gdzie mógłby zajrzeć? Przede wszystkim Facebook. Mamy profil na Facebooku Zaremski Piano Duo i rzeczywiście wpisując, podejrzewam, że Zarebski Piano Duo, oczywiście bez polskich znaków, tam można znaleźć, tam staramy się wrzucać i informacje o tym, gdzie byliśmy, ale gdzie będziemy też zapraszać na kolejne koncerty, więc przede wszystkim tam. Natomiast wpisując Zaremski Piano Duo też na YouTubie można znaleźć sporo naszych nagrań. Zdarzyło nam się nagrać sporo rzeczy. To też w różnych konfiguracjach. To da się znaleźć tam. Są i właśnie utwory Zaremskiego i Paderewskiego, więc na YouTubie też jest, zdaje się, nawet taka playlista nam dedykowana. I oczywiście, jakby podążając, czy to Zaremski Piano Duo, czy też nazwiskami albo Piotr Różański, albo Grzegorz Mania, znajdziecie państwo też nasze nagrania na Spotify'u i generalnie na wszystkich głównych
głównych platformach streamingowych. Na tym jest nasza płyta, którą nagraliśmy między innymi z utworami Paderewskiego, Żeleńskiego i Zaremskiego, więc można posłuchać. No na YouTubie jest weselej, bo są takie ruszające się głowy, więc jest, zawsze jest obrazek, jest ciekawiej. Więc w tych mediach głównie trochę więcej też informacji jest na stronie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów www.spmk.com.pl. Tam też jest informacja o nas. Już na samo zakończenie takie jedno bardzo może filozoficzne pytanie. Zawsze je zadaję muzykom. Co daje wam muzyka? O, to trudne pytanie. No cóż, ja się zajmuję muzyką od dziecka, więc trochę ciężko mi sobie wyobrazić życie bez muzyki. Choć nie jestem też typem artysty grającego, który musi to robić, by żyć. Ja zawsze miałem takie podejście, bardzo lubię grać, natomiast wyobrażam sobie swoje życie bez koncertowania. Może nie bez grania, bez koncertowania, ale bez zajmowania się muzyką w jakimś charakterze ciężko mi sobie je wyobrazić rzeczywiście, tak bym powiedział. No, ja mam podejście zupełnie podobne, choć może to wszystko zależy oczywiście, w jakim kontekście będziemy to rozważać. No, znaczy, dla mnie muzyka to jest kwestia pewnej przyjemności w życiu i generalnie dążenia do tego, żeby robić w życiu to, co się lubi. Ja akurat rzeczywiście obaj z Piotrem osiągnęliśmy ten moment, w którym gdybyśmy nie musieli grać, to nie musielibyśmy grać. My gramy po prostu bardzo chcemy. I rzeczywiście, jak później się człowiek zastanawia, mam nadzieję, że tak z jakiejś dłuższej perspektywy zastanawia się, czy w życiu robił to, co lubi, to już dzisiaj możemy powiedzieć, że tak, że w sumie nie gramy dlatego, że musimy jakieś zdobywać Himalaje, tylko dlatego, że naprawdę bardzo lubimy zagrać, więc to jest ta kategoria przyjemności. Natomiast zawsze też patrzę na to tak z punktu widzenia mojego własnego rozwoju. Muzyka to jest też fantastyczna taka przygoda intelektualna, która bardzo rozwija i to jest też generalnie fantastyczna okazja do takiego permanentnego samodoskonalenia się. Są osoby, które uwielbiają się wspinać w góry przez całe życie, bo właśnie chcą zdobywać kolejne szczyty. Jak się ich pyta czasem, no po co się wspinasz, to czasem nawet nie potrafią powiedzieć po co. Muzyka jest dokładnie tym samym, tylko jakby innego rodzaju pasją. Jeżeli tylko lubi się to robić, to można całe życie poznawać tą literaturę. Nie da się poznać całej i nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście zgłębiać to, a jednocześnie, i to już kończę, muzyka jest też fantastycznym spotkaniem z innymi ludźmi, z publicznością. My się uwielbiamy spotykać z publicznością. My też uwielbiamy właśnie grać w różnych zespołach kameralnych, bo jak się gra razem, to jest więcej zabawy. No oczywiście jest ta grupa pianistów takich solowych. Oni są w pewnym sensie samotni, zawsze im współczuję. Ja powiem szczerze, nie lubię grać solo, bo jest tak jakoś smutno na scenie samemu. Choć oczywiście spotyka się z publicznością. Zdecydowanie wolę grać z innymi ludźmi, bo to jest po prostu okazja do spotkania. To jest pewnego rodzaju taka społeczna aktywność, a my w końcu jesteśmy istotami społecznymi. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Życzę wspaniałej atmosfery podczas wszystkich koncertów w przyszłości, a przede wszystkim na tym koncercie najbliższym w niedzielę w Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Z niecierpliwością czekamy. Zapraszamy Państwa i jednocześnie już Państwu możemy powiedzieć, że będziemy znowu w Australii. Zapraszamy serdecznie. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.